Wspominamy o tym, że generalnie medycyna snu, czy właściwie zagadnienia związane ze snem, to jest dyscyplina zupełnie nowa. Możemy sobie śmiało ten pierwszy kamień milowy postawić w latach 50., kiedy po raz pierwszy przeprowadzono współczesne badanie snu. Natomiast zajęcie się zaburzeniami snu to jest jeszcze młodsze. Tutaj za chwilę Państwu pokażę, bo chcę zacząć od klasyfikacji zaburzeń snu, ale proszę zobaczyć, pierwsza klasyfikacja zaburzeń snu powstała w 1979 roku. Także no, tutaj trudno jest mi porównać z innymi dyscyplinami, ale jest to chyba najmłodsza dyscyplina medyczna, zresztą medycyna snu, którą już parę razy dosłownie wymieniłem, ciągle jeszcze nie funkcjonuje ani oficjalnie, ani nawet w świadomości lekarzy, choć są już takie kraje, gdzie medycyna snu staje się zupełnie odrębną specjalnością. Myślę, że to może być zaskoczenie, dlatego że, jak mówię, sen jest powszechny, problemy ze snem są teraz też szalenie powszechne. Dlaczego tak się dzieje, że lekarze się tym nie zajmują? Myślę, że sprawa jest trudna i dyskusyjna. Ale jak mówię, pewne początki są zrobione i jak wracając do klasyfikacji, można powiedzieć, że w tej chwili mamy już trzy klasyfikacje, które obejmują zaburzenia snu, że może rozkodować ICD, to jest międzynarodowa klasyfikacja chorób, urazów i przyczyn zgonów, 10. wersja i to jest o tyle, to jest podstawowa klasyfikacja, na podstawie której oceniamy wszystkie choroby, które mamy, te numerki z tej klasyfikacji wpisuje się do historii chorób, do zwolnień. Natomiast dopiero po raz pierwszy w 10. wersji, która została opublikowana w połowie lat 90., znalazły się rozdziały dotyczące zaburzeń snu. We wszystkich wcześniejszych, czyli do połowy lat 90. WHO w ogóle jakby nie uwzględniało zaburzeń snu. Były pojedyncze jednostki chorobowe, o których za chwilę powiem, ale generalnie zaburzenia snu nie miały w ogóle swojego numerku. Czyli można powiedzieć troszkę po mrożkowsku. Nie było numerku, nie było problemu. Ale teraz mamy numerek, mamy choroby, w związku z tym mamy problem. DSM-4 to jest klasyfikacja psychiatryczna, amerykańskiego towarzystwa psychiatrycznego, które już na szczęście od co najmniej kilkunastu, to jest oczywiście czwarta wersja tej klasyfikacji, czwarta rewizja, ale już od trzeciej wersji, od kilkunastu lat umieszczała takie bardzo rozbudowane rozdziały dotyczące zaburzeń snu, no, ale jak mówię, no, Amerykanie tutaj przodują, jeśli chodzi o medycynę snu, mają kilka towarzystw związanych ze snem. Także to może nie zaskakuje, że od nich jakby te korzenie medycyny snu wyrastają. No, międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń snu to jest ta klasyfikacja, którą pokazywałem, której pierwsza wersja powstała w 1979 roku. Tak trzeba powiedzieć z ręką na sercu, jest głównie amerykańska, znowu jakby stamtąd ona wyrosła. Jest to klasyfikacja zawierająca jakby najszerszy opis znanych dotychczas, opisanych naukowo chorób. Najnowsza wersja się ukazała w 1997 roku i jest to, jak mówię, na dzień dzisiejszy najpełniejsza klasyfikacja opisująca większość występujących zaburzeń snu. No więc może tak po kolei. Najpierw mamy to ICD-10, czyli tą klasyfikację WHO-owską, międzynarodową, którą się na co dzień posługujemy. Ona jest szalenie prosta, ale jak mówię, jej wartością to, że ona w ogóle jest. Dlatego, że do połowy lat 90. w ogóle zaburzenia snu nie były uwzględniane. I to jest dosyć pewnie zawiłe, że to klasyfikacja zawsze jest najnudniejszym elementem każdego wykładu, ale myślę, że z racji historycznej wartości warto się jej chwilę przyjrzeć. Ona tak naprawdę zawiera 6 chorób w rozdziale psychiatrycznym, bo taka jest konstrukcja klasyfikacji, że według liter są te rozdziały podzielone. Litera F to są zaburzenia z grupy zaburzeń psychicznych, literka G oznacza zaburzenia z grupy zaburzeń neurologicznych i w rozdziale tym psychiatrycznym mamy 6 chorób, w rozdziale neurologicznym jeszcze 5 kolejnych i tu jest bezsenność, nadmierna senność, zaburzenie rytmu snu i czuwania nieorganiczne oraz 3 tak zwane parasomnie. To jest somnambulizm, czyli polskie sennowództwo, potoczny lunatyzm, lęki nocne i koszmary senne. W rozdziale organicznym, czyli tym neurologicznym, mamy bezsenność, nadmierną senność, zaburzenia rytmu snu i czuwania oraz zaburzenia snu związane z zaburzeniami oddychania, czyli to jest bardzo znana jednostka chorobowa, czyli tak zwany bezdech senny, czy zaburzenia oddychania we śnie, albo czy to jest oddzielny wykład. Więc warto pamiętać, że poza tym, że pacjent w nocy źle oddycha i przez to ma spadki saturacji, no po prostu niedotlenienie, to również z tego powodu gorzej śpi. I o tym warto pamiętać. I mamy narkolepsję. To jest niezwykle ciekawa choroba. To jest tak zwany napadowy sen REM, czyli człowiek, który nagle się przewraca ze zwiotczonymi mięśniami, ma marzenia senne i może to występować nawet kilka do kilkunastu razy w ciągu dnia. Ten stan zwykle trwa kilka, ten sen trwa kilka, kilkanaście minut i potem człowiek dalej swoją aktywność podejmuje. Natomiast ten napadowy sen, niekontrolowany, jest niezwykle jakby taki traumatyzujący dla pacjenta. Ci ludzie, mimo że są generalnie zdrowi fizycznie, psychicznie, normalnie mogą funkcjonować, przez te swoje niekontrolowane napady snu w zasadzie wypadają z życia społecznego. Nie są w stanie się utrzymać w pracy, kobiety nie są w stanie wyjść za mąż, urodzić dziecka. Tak powiem już na marginesie narkolepsji, że to jest, ta senność jest zwykle wyzwalana stresem, czyli na przykład, nie wiem, dziewczyna się na randce całuje z chłopakiem i zasypia. No to już drugi raz się chłopak z nią nie umówi, pewnie ze strachu.
Natomiast jeszcze jest jedna rzecz niezwykle ciekawa. Ta choroba jest bardzo charakterystyczna, czyli rozpoznanie jej nie powinno nastręczać wątpliwości, no bo sen napadowy można rozpoznać łatwo, zwłaszcza ten sen REM. Natomiast jak uczy historia życia tych pacjentów, oni się przez wiele lat borykają z rozpoznaniem i właściwie z brakiem leczenia. Często jak się zgłaszają do leczenia, już jest za późno, bo już są za starzy, no, pani już ma nie wiem, 40 parę lat, już jest za późno na rodzenie dzieci, albo człowiek na tyle wypadł ze studiów, ze szkoły, że ciężko jest to nadrabiać. A są metody leczenia. Także warto tutaj to rozpoznawać. Może króciutko, ta klasyfikacja DSM, jak widzimy, to nie jest 6 chorób, tylko to jest kilkanaście różnych chorób, natomiast warto zwrócić uwagę na takich 5 grup. To są tak zwane dyssomnie, czyli zaburzenia samego przebiegu snu. Sen jest jakoś tam zaburzony, czyli tego snu jest za mało, kiedy mamy bezsenność, lub za dużo, kiedy mamy odbierna senność, kiedy jest napadowy, jak w narkolepsji, lub jest sen poprzesuwany, czyli zaburzenia snu związane z rytmem okołodobowym. Mamy parasomnie, czyli występowanie we śnie różnych nieprawidłowych zjawisk, czy właśnie tych koszmarów, lęków, czy somnambulizmu. I teraz tak, zaburzenia snu związane z chorobami psychicznymi. I to myślę, że znowu jest intuicyjnie oczywiste, co tam jakby umknęło w poprzedniej klasyfikacji, bo doskonale wiemy, że jak człowiek się gorzej czuje psychicznie czy fizycznie, to wtedy gorzej śpi. Sen tak naprawdę jest niezwykle czułym barometrem naszej kondycji psychicznej, fizycznej i nawet społecznej. W końcu pokłócimy się z żoną, czy tam wyrzucą nas z pracy, to odbije się to na naszym spaniu. Także o tym naprawdę warto pamiętać, to z wielu statystyk, także naszych poradnianych, robionych w naszej poradni zaburzeń snu wynika, że ta bezsenność na przykład, czy zaburzenia snu wtórne, zaburzeń psychicznych i fizycznych właściwie dominują. I też warto pamiętać, że jak leczymy potem zaburzenia snu, na przykład bezsenność, to bez usunięcia czynnika nie mamy szansy na prawidłowe wyleczenie. Także to są te dwie kategorie. Bezsenność, która jest wtórna do jakichś innych dolegliwości stanu psychicznego czy fizycznego. Ja tu nie myślę oczywiście, jak mówię o stanie psychicznym, od razu jakiejś ciężkiej depresji czy schizofrenii. Wystarczą zwykłe stresy, napięcia, no, wszelkie zaburzenia adaptacyjne, które teraz nie mamy. Wystarczy otworzyć telewizor czy wyjrzeć za okno i człowiek się już zestresuje. Także to wszystko odbija się na jakości naszego snu. Podobnie jak kondycja fizyczna, czyli ogólny stan zdrowia. No i w końcu ostatnia kategoria to są zaburzenia snu związane z lekami. To jest niezwykły dramat w Polsce. Według pewnych prac, które myśmy robili, porównywali z nimi, wygląda na to, że Polacy zużywają najwięcej leków uspokajających i nasennych na świecie. No i ostatnia klasyfikacja, już nawet trudno się wczytywać to dokładnie, bo jak mówiłem, międzynarodowa klasyfikacja zaburzeń snu, jest to spis aktualnie no, występujących chorób. Właśnie tylko jedno, że chcę pokazać, że to nie jest tak, że mamy 6 chorób, czy 15 chorób, mamy ponad 300 różnych chorób związanych ze snem opisanych. Trzeba powiedzieć, w których wiedza na ten temat jest tak naprawdę niewielka. Więc po pierwsze, no mamy podział na dyssomnię i parasomnię, czyli zaburzenia samego przebiegu snu i zaburzenia występujące w związku ze snem. Przy czym jeśli chodzi o te dyssomnie, to jak pamiętamy, mamy nie tylko psychiatryczne i neurologiczne, ale mamy na przykład zaburzenia tak zwane egzogenne. Ja mówiłem, zaczynając ten wykład, że sen jest nie tylko potrzebą biologiczną, jest też pewnego rodzaju zachowaniem, nauczonym lub nie. I znowu doskonale wiemy, że ze snem jest tak, że cały szereg czynników zewnętrznych, temperatura, hałas, wilgotność, zły partner w łóżku, są to wszystko czynniki, które mogą sen zakłócić. Jeśli są, utrzymują się systematycznie, to wtedy ten sen zakłócają w sposób trwały. Patrząc szacunkowo, wydaje się, że porównując na przykład endogenne zaburzenia snu, czyli te związane z naszymi chorobami, czyli z tym, co jest w środku naszego ciała, a egzogennymi, czyli tym, co wpływa na sen z zewnątrz, można powiedzieć, że co najmniej pół na pół się te czynniki kształtują. Czyli z jednej strony jakieś tam zaburzenia fizyczne, bólowe, czy jakieś psychiczne lęki, stresy mogą sen zakłócać, ale równie często ten sen jest zakłócony poprzez to, że właśnie mamy hałaśliwych sąsiadów, niewygodne łóżko i tak dalej, i tak dalej. To właściwie implikuje tylko jedną rzecz, że musimy zawsze pamiętać o tym, że bez wpływania na jedną i na drugą sferę nie jesteśmy w stanie pacjenta wyleczyć. Jeśli chodzi o grupę parasomni, czyli jakby tych chorób związanych ze snem, kiedy sam sen nie jest zaburzony, natomiast we śnie dzieją się różne dziwne rzeczy, to według międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń snu można wyróżnić jedną rzecz, bo pamiętamy na początku wykładu, że właśnie sen to nie jest jednorodne zjawisko. Mamy co najmniej dwa rodzaje snów. W obrębie tych dwóch rodzajów snów też mamy różne fazy, zasypianie, budzenie się i tak naprawdę w ten sposób się opisuje parasomnie. Czyli mamy na przykład parasomnie związane ze snem REM, czyli zupełnie odrębnym zjawiskiem. Parasomnie związane z wzbudzaniem, czyli człowiek śpi i na przykład nagle się nocy zrywa, tu na przykład jest somnambulizm, czy lęki nocne, czy gadanie. Czy zaburzenia przejścia pomiędzy snem i czuwaniem, czyli problemy z utrudnionym wchodzeniem z sen lub z wychodzeniem ze snu. Także tylko może warto pamiętać już, jak rozmawiamy sobie, mówimy sobie o parasomniach, które są bardzo liczne, bo to też jest tak, że warto pamiętać, że jak człowiek zasypia, to dalej go męczą różne choroby, te same, które były w czuwaniu.
to tylko tak jest, że on się na niej nie skarży, bo śpi lub jej inaczej odbiera, ponieważ śpi. Natomiast to nie znaczy, że te choroby człowieka nie męczą. Jest teraz, a propos parasomnii, taka w tej chwili dająca się zaobserwować zabawna sytuacja, kiedy nagle różne działy medycyny zaczynają się interesować śpiącym człowiekiem i nagle odkrywają, że on jakieś choroby ma. Tak było z bezdechami. Ja już wspominałem o tym wcześniej, mówiąc króciutko o historii, że zaczęło się od fizjologów, potem psychiatrów, psychologów. Dopiero w latach 80. odkryto zespół bezdechów sennych. To tylko tak na marginesie jest to choroba, kiedy człowiek w ciągu czuwania oddycha normalnie, żyje normalnie, a kładąc się do łóżka zaczyna się dusić. I kiedy po raz pierwszy zaobserwował to jakiś pulmonolog, był w ogóle zaszokowany, że nagle człowiek w nocy walczy o oddech i tak jak miał za chwileczkę umrzeć. Okazuje się, że człowiek w nocy nie tylko może oddech walczyć, w nocy może mieć zaburzenie rytmu serca, może mieć zmienioną perystaltykę żołądka, może mieć szereg różnych dolegliwości, tylko należy mu się przyjrzeć i zobaczyć i ocenić. I to są wszystko właśnie parasomnie, kiedy ta zmieniona fizjologia snu powoduje wywołanie pewnych chorób. No i mamy to, co już żeśmy wcześniej wspominali, zaburzenia snu związane z innymi chorobami, czyli wtórne do schorzeń psychicznych, neurologicznych, zaburzeń somatycznych. I to jest jakby generalnie, jeśli już mówimy o zaburzeniach snu, czy o klasyfikacji zaburzeń snu, to jakby ten podział, taki sposób rozumienia zaburzeń snu wydaje się najbardziej taki logiczny, związany z pewnymi przyczynami, jak to mówimy, etiologią i patogenezą. Mamy, jak już wspomniałem, endogenne zaburzenia snu, czyli zaburzenia snu związane z jakimś czynnikiem tkwiącym wewnątrz nas, w naszym ciele. I mamy generalnie grupę z bezsennością, z nadmierną sennością, z zaburzeniami oddechowymi, czyli bezdechy obturacyjne, ośrodkowe, czyli wtedy, kiedy zaburzenia oddechowe związane są z pogorszeniem się przepływu przez drogi oddechowe, albo ze zmianą napędu oddechowego w mózgu. Mamy okresowe ruchy kończyn. Wspominałem przy okazji polisomnogramu, że jest w tej chwili bardzo dużo literatury i danych na to, że ludzie śpią źle, dlatego że w tym spaniu przeszkadzają im nadmierne ruchy kończyn lub nadmierny niepokój w nogach. Także mamy te zaburzenia egzogenne, o których wspominałem. Tu jest tych jednostek kilkanaście opisanych. One są bardzo różne. Zwrócił uwagę na tak zwaną niewłaściwą higienę snu, czy tak zwane czynniki środowiskowe, czy pewnie doskonale wiemy. Zespół tak zwanego egzogennego niedoboru snu. To jest moim zdaniem niezwykle ważna sytuacja. Jest to taka choroba, w której człowiek śpi źle, dlatego że śpi krótko, nie ma czasu na spanie. Kładzie się za późno, wstaje za wcześnie i to funkcjonuje jako pewien nawyk. I to jest egzogenny niedobór snu. Po czym na przykład, nie wiem, przechodzi na emeryturę, ma dużo więcej wolnego czasu, nie musi już wstawać, dzieciom robić kanapę, bo dziś sobie poszło świat. I nagle się okazuje, że chciałby spać, jak Pan Bóg przykazał, 8-9 godzin. No to nie ma siły, dalej śpi te swoje 3-4, tak jak spał przez całe życie. To nie jest bezsenność, to jest właśnie zespół wywołany nieprawidłowymi zachowaniami, nieprawidłowymi nawykami. Jeśli chodzi o te dysomnie, tutaj dokładnie również warto pamiętać, że one mogą być zarówno endogenne, jak i egzogenne. Oznacza to tylko tyle, że nasz zegar biologiczny może być z natury rzeczy przestawiony inaczej. Już mówiąc zupełnie prostym językiem, możemy mieć takie supersowy najczęściej, czyli zespół opóźnionej fazy snu, czyli ludzi, którzy najchętniej by się kładli spać 2, 3, 4 nad ranem i w związku z tym spali na przykład do godziny 10, 11, 12. Natomiast problem się pojawia, kiedy oni muszą iść do pracy na przykład, bo kiedy muszą iść do szkoły. Takich pacjentów też miewam. Szacuje się tak naprawdę, że około 10% pacjentów zgłaszających się do lekarza z zaburzeniami snu, czyli skarżących się na bezsenność lub nadmierną senność, są pacjenci, którzy mają sen prawidłowy, tylko mają rytm poprzesuwany. Pamiętam niedawno dziewczynę, która poszła do ambitnego liceum poza swoją miejscowością, miejscem zamieszkania i jeszcze liceum, które zaczęło lekcję o 7.30, więc ona musiała nagle spać z reguły do godziny 7.38, teraz nagle musiała wstawać o 5. No i dramat, po pół roku nie jest w stanie się uczyć, nie jest w stanie normalnie funkcjonować, jest bez przerwy zmęczona, nadmiernie sobie w ciągu dnia, w zasadzie już nie była w stanie do tej szkoły dalej wstawać. Nie dlatego, że nabawiła się bezsenności, czy nadmiernej senności, bo spiano lekcje, tylko dlatego, że zaczęła dosyć regularnie zaburzać, wręcz gwałcić swój naturalny rytm okołodobowy. Zespół przyspieszonej fazy snu to jest zbyt wczesny, czy taki super skowronek. To jest też sytuacja, która czasami jest trudna, jeśli chodzi o pracę, czy tak na marginesie na przykład dodam, że jeśli chodzi o pracę zmianową, to my w tej chwili już wiemy, że na przykład skowronki dużo gorzej adaptują się do pracy zmianowej niż sow. Czyli generalnie skowronki sobie dobrze żyją, bo świat jest w ogóle nastawiony na skowronki.
szkoły się o 8 zaczynają, praca o 7, porządna sowa dopiero około 7 otwiera jedno oko, zanim gdziekolwiek wstanie. Ale no, może jakoś się to zrekompensować weekendami dłuższymi czy nocami. Natomiast skowronki mają dramat, kiedy nagle muszą pracować po nocach. Kiedy im się ten rytm zacznie zaburzać, wtedy się bardzo, bardzo szybko pojawią się zaburzenia snu i zaburzenia funkcjonowania w ciągu dnia. Mam również tak zwany cykl snu i czuwania niezgodny z astronomicznym cyklem dobowym. Ja mówiłem o tym wcześniej, że jeśli człowieka zamknie się w jaskini, czy w jakimś bunkrze, odetnie się od światła, to jego doba ma więcej niż 24 godziny. I są tacy ludzie. Ja już miałem takie kilkanaście osób, które sobie żyją według własnego zegara, niezależnie od tego, co im dyktuje noc. Ta choroba jest bardzo często u ludzi niewidomych, którzy nie mają synchronizatora i jest to kompletnie lekceważone moim zdaniem przez medycynę. Natomiast według prac, które się czyta, wygląda na to, że co najmniej połowa, a przynajmniej na pewno 1/3 pacjentów niewidomych ma zaburzenia rytmu okołodobowego, właśnie polegające na takim stopniowym przesuwaniu tego rytmu. Czyli oni będą się okresowo skarżyć na bezsenność, będą chcieli spać w nocy, a nie będą mogli spać, lub nadmierną senność, kiedy wszyscy wokół czuwają w domu, a oni nagle im się oczy kleją. A to jest po prostu, akurat w tym momencie, co 2-3 tygodnie wypada ich naturalna, biologiczna noc. No i warto pamiętać o tych egzogennych zaburzonych rytmu snu i czuwania, bo jak już też wspominaliśmy, to jest niestety chyba plaga XX i XXI wieku, kiedy nasze życie społeczne, cywilizacyjne zmusza nas do gwałcenia tego rytmu. Z chorób opisywanych to jest tak zwany słynny jet lag syndrome, niektórzy to mówią po polsku choroba odrzutowca, czyli ludzie, którzy często zmieniają strefy czasowe. I organizm po prostu już nie potrafi do tego zaadaptować. Nie wie, raz jest dzień, raz jest noc, to wszystko się burzy z tym zegarem. No i oczywiście praca zmianowa, która w bardzo istotny sposób zaburza rytm snu i czuwania, w efekcie potem sam sen. Wśród tych parasomni, o których wspominałem wcześniej, mamy te parasomnie związane z poszczególnymi elementami snu, czyli z wzbudzenia. I to są taka grupa parasomni, która tak naprawdę polega na tym, że w tym śpiącym organizmie, który no, normalnie powinien spać po Bożemu, nagle wzbudza się jakaś część. Albo sfera ruchowa i wtedy mamy somnambulizm, człowiek wstaje i rusza i chodzi. I tu od razu powiem paradoksalnie, odwołując się do pierwszej części wykładu, czyli tej głębokości snu, że somnambulik chodzi w najgłębszym stadium snu. Wtedy, kiedy normalny człowiek, w cudzysłowie normalny, jest nie do obudzenia, kiedy obudzony jest nieprzytomny, to w tym stadium snu somnambulik, czyli ten podotrzymanych, wstaje, chodzi, wędruje, robi różne rzeczy, układa buty, przygotowuje jedzenie itd., itd. Także jest to choroba związana jakby z pobudzeniem ośrodków ruchowych. No, lęki nocne są jakby pewną odmianą. To jest też tak występujący w tym śnie głębokim, właśnie wolnofalowym. Nagle człowiek się zrywa, krzyczy, pokazuje objawy lęku. Jest to choroba, zresztą obie choroby, i somnambulizm, i lęki nocne są bardzo częste u dzieci i są oczywiście związane z niedojrzałością. Jakby te wszystkie struktury w mózgu, które, jak już wspominaliśmy wcześniej, muszą harmonijnie współpracować, żeby spać, one po prostu nie potrafią harmonijnie współpracować, co się wyrywa. I wtedy, jeśli je wyrwie lęk w nocy, to wtedy to dziecko krzyczy, widać, że się boi. Oczywiście ono najczęściej po kilku minutach się kładzie spać, ale nic nie pamięta, także jest to choroba bardziej dokuczająca opiekunom, mamom, które są przerażone, co się z dzieckiem dzieje, ono krzyczy, nagle wyje w nocy. Tak na marginesie, może to jest troszkę zabawne, może nie całkiem, ale przedziwne są zachowania tych opiekunów czy rodziców, kiedy nagle to dziecko, nie wiem, zrywają, próbują poić soczkiem, polewają głowę wodą. Dziecko się oczywiście bardziej boi, no bo ja mówię tej mamie, jakby pani nagle coś w nocy wyrwał i zaczął pani wlewać sąd do gardła, albo wkładał głowę pod kran, to pani by się przeraziła. Także najlepiej jest nic nie robić z tym dzieckiem, ono sobie spokojnie przestanie się bać i zaśnie i tak rano nie będzie nic pamiętało. Natomiast oczywiście trzeba przeanalizować całą sytuację i dociec, dlaczego te lęki powstają. To mogą być bardzo różne powody. To może być konflikt w przedszkolu czy w szkole, to może być za wysoka temperatura w pomieszczeniu. Także takie czasami banalne przyczyny mogą być przyczyną lęków nocnych. Mamy na przykład porażenie przysenne. Jest to choroba banalna. Jeśli nagle z nas ze snu wyrwie koszmar senny, na przykład, to wtedy gwałtownie jesteśmy trzeźwi, mózg jak tym nie pracuje, a jeszcze nie zdążył wrócić napięcie mięśniowe. Wtedy mamy uczucie, że nie możemy ruszyć ręką, nogą. Zresztą wydaje mi się, że każdy człowiek, który śpi, zdarzył mu się przynajmniej raz albo i parę razy w życiu mieć takie uczucie, że nie ma, jakiś przykry sen, przed kimś ucieka, chce się ruszyć i nie może ruszyć ręką, nogą. To jest pełna fizjologia. Tak po prostu ze snem jest. No, koszmary nocne są niczym innym jak stanem lękowym, który nas dopada nie w śnie głębokim, jak w lękach nocnych, ale właśnie we śnie REM. I wtedy ten lęk nabiera jakiegoś wyrazu, jakiegoś obrazu, smażenia sennego. No i ten lęk ma wtedy swój, no, boimy się czegoś konkretnego, nie wiem, że spadamy w przepaść, że ktoś nas dusi, tak dalej, tak dalej. Także to jest jakby też generalnie stan lęku, tyle tylko, że mający inny zupełnie charakter, bo w innym rodzaju snów nas dopadł.
zaburzenia wzwodu podczas snu, czy bolesne wzwody prącia w czasie snu. To może być taka też ciekawostka, ponieważ wiadomo, że u mężczyzn to się da wyraźnie zaobserwować. W czasie snu REM dochodzi do spontanicznych wzwodów. To zresztą w niektórych krajach jest stosowane jako metoda diagnostyczna, jeśli pacjent ma problemy, z potencją, czyli jakby ma zaburzenia wzwodu wtedy, kiedy go potrzebuje w jakichś sytuacjach seksualnych, natomiast potem badany w ciągu nocy ma normalne wzwody spontaniczne we śnie REM, to znaczy, że problem jest natury głównie psychicznej, znaczy on coś go tam blokuje. Jeśli natomiast ma problemy ze wzwodem, powiedzmy w pełnej świadomości i nie ma tych wzwodów we śnie REM, to znaczy, że jest to problem natury biologicznej, hormonalnej, naczyniowej. Także jest to przy okazji tak na marginesie snu jedna z takich bardzo dobrych metod diagnostycznych. No i różne inne parasomnie, co do których nie wszystkie są dobrze poznane, ich jakby no, zagrożenie jest różne. Mamy na przykład zespół nagłej śmierci niemowląt, to jest bardzo znana choroba. Wydaje się, że jest związana z zaburzeniami oddechowymi, być może właśnie z niedojrzałością środka oddechowego, który jakby sobie nie zawsze radzi z tym napędem oddechowym. Mamy niektóre, jest też opisywany zespół nagłej nieoczekiwanej śmierci podczas snu, głównie na Dalekim Wschodzie. Ale mamy niektóre banalne, na przykład, nie wiem, bruksizm, zgrzytanie zębami, czy chrapanie pierwotne. Tak. No i wśród parasomii mamy różne choroby, i mówię poważne i niepoważne. Jest to cały czas grupa, która się rozbudowuje. I to jest tak, że im więcej dyscyplin medycznych bierze się za obserwację śpiącego pacjenta, tym więcej chorób odkrywa.